Hej, hej, witajcie kochane Lewki z horoskopem na marzec 2021 roku. Tak usłyszałam, drodzy emigranci, nie wiem czemu emigranci, może do jakichś emigrantów mówię z San Francisco. Yy. Nie wiem, jakaś oficjalność, jakieś zaangażowanie w projekty, jakaś taka energia, yy, która będzie Was uczyła, czy nawoływania do projektów, zadań, strategii jakichś takich wykorzystania mądrości i umiejętności swoich, tak jakbyście mieli trenować, nauczać, szkolić albo uczestniczyć w tym jakoś tam. Ten element emigracji tu mi się jakoś tak pokazał, usłyszałam, nie wiem, może być nie musi, ale jakiś egzamin przed Wami, bo teraz widzę taką, maturzystów po prostu, wiecie, jak w maju, tuż przed maturą kwitły kasztale, nie? Aula, której ławka za ławką siedzą dzieciaki. No, widzę. Zamaskowane. Tak czy siak, nieważne, moi drodzy. Yy, taka yy, scena naturalna. Może coś, co teraz w marcu się wydarzy, będzie. Tak słyszę, tak. Inny poziom y, będzie taki, ten wyższy poziom maturalny, egzaminacyjny znajdzie u Was ujście w maju. Coś, co rozpocznie się tu w marcu, będzie kontynuowane w maju, żeby y, tak słyszę, dostać tę pieczątkę, wycenę, y, coś takiego namacalnego, uzyskać jakiś rejestr, jakieś potwierdzenie, czy wpisanie do rejestru. Nie wiem, z czym to wiązać. Może jakieś lwy się odezwą w komentarzach pod tym filmem i doprecyzują same, bo tu może być absolutnie wszystko. I egzamin. Egzamin z. Egzamin dojrzałości. Może z czegoś tak, zobaczymy. Motyw przewodni miesiąca, już biorę kartę, żeby doprecyzować m, tę wizykę naturalną i moje te odczucia takie emigracyjne. Tak usłyszałam San Francisco, ale to wiesz. O co tu może chodzić? Motyw przewodni miesiąca marca 2021 dla lewków, lwów i lwiczek. No, jest rycerz monet. Rycerz monet, słuchajcie. Akurat to co w marcu, a nie w maju. Bo tak czuję, że to gdzieś tam na ten maj się przeniesie jeszcze. Będzie to kontinuum, ale sam rycerz monet tutaj y, zapowiada energię czy taką, takie, takie zabiegi wokół pieniędzy, no bo on jest aktywny, prawda? Niemniej jednak pamiętajmy, że ten rycerz jest najwolniejszy ze wszystkich, czyli idzie, idzie bardzo, bardzo powoli, czyli jest taki trud, wysiłek po ten egzamin, żeby go zdać ku temu egzaminowi. Czyli powoli, powoli, powoli zbieramy zasoby, energię, pieniądze na coś tam. Na ten maj najprawdopodobniej. Gdzieś tak się szykujecie. Czymkolwiek to jest. Słuchajcie, rycerz denarków jest powolny, ale on jest uczciwy. On jest lojalny, on jest wytrwały, on jest skoncentrowany na sferze materii, na poczuciu bezpieczeństwa, na tej takiej ogarnianiu tej sfery związanej z ściśle z materią, z bezpieczeństwem, z przedsiębiorczością, z wszystkim, co jest bardzo praktyczne i dobrze zorganizowane. No więc tu rzeczywiście dążycie do wyznaczonego celu. Wytrwale widać, albo żeby osiągnąć tutaj y, bezpieczeństwo materialne, bo tu widać, albo mamy tutaj y, przygotowanie się faktycznie, stricte y, poprzez naukę do zdania tego ostatniego egzaminu. To jest często przygotowanie i rozpoczęcie nowego etapu w życiu. Więc nie bez powodu mi się ten egzamin dojrzałości y, pokazał. Zupełnie. Bardzo to tutaj współgra z tą, z tą energetyką, tak. To, co tutaj warto jeszcze powiedzieć, to ten rycerz Denarków jest dokładny. Te jego praktyczne pomysły, one muszą być nie dość, że tutaj oparte o jakiś taki realizm rzeczowy, to, to jeszcze mamy tutaj takie umocowanie w administracji, w organizacji, w profesjonalizmie. Generalnie. Praktycyzm, i gospodarność, i konsekwencja to jest motyw przewodni, czyli solidnie tutaj zmierzacie do, do, do celu. Prawdopodobnie będziecie cieszyć się autorytetem w swoim otoczeniu, że jesteście ludźmi solidnymi. Tutaj jest taka energia spokoju, niezależnie od sytuacji, czyli w każdych okolicznościach, bo ten człowiek zachowuje zimną krew, to jest stoik. Więc, co by się nie działo, to o, wszystkie jakieś kłębiące chmury, m, które być może, bo bywa, że się zdarzyć mogą, to odpłyną, tak? Odpłyną. Sytuacja pozostaje stabilna, tak bym powiedziała. Czy finansowa, czy jakaś właśnie taka egzaminująca cię w reprezentowanej przez ciebie dziedzinie, m, jest stabilna i nic nie jest w stanie naruszyć w tym miesiącu twojej równowagi wewnętrznej, najogólniej m, powiem. No dobrze, patrzmy wobec tego. Dalej, lew w tym miesiącu. Lew w miesiącu marcu 2021. Mhm. No już teraz wiadomo, dlaczego powoli tu trzeba będzie się do tych egzaminów i gromadzenia pieniędzy przygotowywać, bo jest w tobie niepewność i lęk w marcu. Czyli faktycznie marzec, kwiecień, tutaj mamy takie energie przygotowawcze, gromadzenia czegoś, ostrożności, żeby później w maju gdzieś tak z czymś do przodu ruszyć. Yy, I wpływy z otoczenia, co będzie mieć na ciebie wpływ, oddziaływać na twoją sytuację w marcu. Widzisz dwie odwrócone czwórki. Yy, motyw przewodni to jest osiąganie jakiejś stabilności i dobre przygotowanie. Podczas gdy tego przygotowania właśnie nie ma, jest rozproszenie energii w, w, w tobie i wokół ciebie. I jakiś bałagan zewnętrzny wpływa na twoją podejrzliwość i ostrożność, <laughs> niedostatki wiedzy, załamanie sytuacji domowo-rodzinnej. Yy, tu jest mało radości w domu, powiedziałabym, że tu więzi rodzinne mogą być bardzo osłabione, przynajmniej dla jakiejś części lwów. Jest tu podejrzliwość przed utratą pieniędzy z powodu problemów małżeńskich, rodzinnych, związanych z może energią ziemi, bo tu masz dużo ziemi. Mamy pannę byka, koziorożca, ewentualnie tutaj barana jeszcze, tak? I słuchajcie, ale to już niezależnie od znaków, po prostu widzę, że w czwórce denarów kurczowo tutaj ściskasz te monetki. Tu jest podejrzliwość, tu jest ostrożność, tu jest strach przed oszustwem jakimś, żeby być. Takie, wiecie, taka, taka straszna zapobiegliwość i takie pozamykanie w ogóle się na różnego rodzaju nowości. Mamy taką skostniałość w tym wszystkim. Czym to może być spowodowane? No skoro w motywie przewodnim są pieniądze albo egzaminy, no to mm, może nie wiem niedostatkiem wiedzy, może niedostatkiem pieniędzy, środków, zasobów różnych. Czegoś tu jeszcze najwyraźniej jest za mało. Czwórka denarów w odwrocie określa też twój stan psychofizyczny. To znaczy, że niechęć w sobie jakąś masz, do dzielenia się najogólniej. No i teraz nie wiem, czy dzielenia się posiadaną no, wiedzą, czy pieniędzmi, czy władzą, czy, czy uczuciami też może być. Zwłaszcza, że to uczuciowo jest kiepsko w otoczeniu. Bo tu widać nie daje ci przyjemności to otoczenie, nie daje. Jest zachwianie bezpieczeństwa materialnego w tym miesiącu powinno być wszystko stabilnie suma Sumarum, bo ten rycerz denarów mówi, te chmury po prostu są tymczasowe. Te chmury są tymczasowe. Rycerz denarów, tutaj w tym motywie przewodnim, mówi o tym, że yy, wszelkie jakieś takie yy, bolączki związane ze stratami finansowymi yy, albo. Yy, takie poczucie dość subiektywne, mam wrażenie, zubożenia materialnego, to wszystko minie, to przeminie, bo wszystko, co cenne i wartościowe, yy, przetrwa. Wszystko, co cenne i wartościowe, to, co trzyma rycerz yy, monet, co dzierży w dłoniach, to jest to, co uda się yy, uratować, że tak powiem. Czyli to, co najcenniejsze, to tego nie stracisz. Co jedynie możesz stracić? Bo tu można coś stracić. Jakaś część pieniędzy może odpłynąć na tak zwany nieudany interes. Nieprzewidziane wydatki się szykują w tym miesiącu. Uważaj na jakieś podejrzane lewe interesy bądź ludzi w otoczeniu, którzy są tutaj ci nieprzychylni. Czwórka była w odwrocie też pokazuje zgoła coś innego, a mianowicie dość taką nadwyrężoną sytuację rodzinną. Dlatego że w tym układzie dwie czwórki to jest brak, w odwrocie to jest brak fundamentów i brak stabilizacji. Czyli zwykle albo mówi o takich problemach materialnych, albo o problemach w domu, problemach z samym domem, z nieruchomością. Nie można na przykład tego sprzedać, trzeba uważać na, na ewentualnych potencjalnych kupujących bądź sprzedających nieruchomość i tak dalej. Hmm, ewentualnie tutaj właśnie jest nadwyrężony hmm, więź, więź w rodzinie po prostu. Nie, to, to nie działa. Przynajmniej w marcu. Tu może być ciężko, ponieważ mamy hmm, pokazaną taką sytuację hmm, podwójnej niechęci do, do dzielenia się czymkolwiek. Więc powiedziałam na, na początku, że również uczuciami, tak? Również uczucia tutaj wchodzą w grę. Mamy tu taką sytuację zieleń to pieniądze, nie? Hmm. Jakby się wszystko wokół materii i pieniędzy kręciło, takie mam wrażenie. Wokół pracy, wokół spraw do załatwienia, wokół y, takich wysiłków typu upiększanie domu, remont domu. Współpracę z ludźmi, ale to się jakoś tak kuleje mocno w tym miesiącu. Kuleje mocno, kuleje, dlatego że mamy takie niezadowolenie to jest karta niezadowolenia I, i w tobie jest to niezadowolenie, i w otoczeniu jest to niezadowolenie z powodu rozwoju jakiejś sytuacji. Ale mówię, to jest przejściowe, bo motywem takim naczelnym, powiedzmy, jest ten rycerz monet w pozycji prostej, który mówi o jakiejś trwałości Twoich wysiłków, więc tak czy siak te chmury przeminą, tak? Wiatr się rozwieje. W każdym razie no niezadowolenie jest z powodu rozwoju sytuacji materialnej bądź domowo-rodzinnej. Może być to nawet taka już niechęć do pracy, takie wiecie, takie poczucie bycia zdegustowanym sytuacją. Mamy opóźnienia. Dużo opóźnień w tym miesiącu w realizacji planów jakichś. I myślę, że takich właśnie stricte zawodowych albo tych rodzinnych i tu brakuje wiary w w, w jakieś możliwości. Wyzyskania potencjału, który mam wrażenie, że jest, ale wy w to nie wierzycie. I dlatego tracicie jakiś spokój, tak? Mamy tutaj wpływ z przeszłości pokazany. Wpływ z, wpływ z przeszłości, który jeszcze gdzieś tak odnosi się do dnia dzisiejszego. No i gdzieś tak wyznacza taką niechęć do, do, do działania wokół właśnie usprawniania tych więzi, chociażby rodzinnych. Dobrze, patrzmy dalej. To znaczy wyzwanie miesiąca, główne wyzwanie miesiąca marca 2021 dla lwów. i Jak odpowiesz na to wyzwanie? Mhm. No to jest taka sytuacja, że, że kiedy, bo tu mamy zakończenie, tu mamy zakończenie. Jakieś sprawy będą wymagały zakończenia, no i ty je zakończysz. Sprawy finansowe tu będą zakończone. Ewentualnie te domowo-rodzinne, które wymagają właśnie domknięcia czegoś i wydania domu pod klucz, mimo jakichś problemów i niechęci. Dlaczego? Bo tu mamy zakończenie planu, i tu mamy zakończenie. Czyli na zakończenie odpowiadasz energią zakończenia. W Asie była, w odwrocie może być zakończenie jakiegoś namiętnego związku bądź romansu, ewentualnie nałożenie blokady na tę relację. Bo tu mamy koniec, tu mamy koniec, ewentualnie jest zakończenie jakichś spraw związanych właśnie z finansami. Sugerowałaby to dziesiątka denarów, gdzie mm, ostatecznie na to wyzwanie odpowiadasz y, doprecyzowaniem szczegółów jakiegoś planu finansowego. I generalnie mówię, te chmury tutaj przy, przy, zostają przegonione, bo gdzieś tu wychodzisz na swoje w tej dziesiątce denarów, nie? Gdzieś tu wychodzisz na swoje, mimo tego początkowego niezadowolenia. Są duże szanse dokończenia spraw finansowych, na co można liczyć? Na jakieś spadki. Tutaj testament mamy w dziesiątce denarów, tutaj mamy sytuacje zakończeniowe związane też właśnie z podpisaniem aktu notarialnego, z wydaniem domu, z różnymi bardzo takimi rzeczami dotyczącymi znowu rodziny, bo w dziesiątce denarów mamy cały układ hierarchiczny, taki złożony. Tu mamy taką drabineczkę. No i tutaj ta dziesiąteczka mówi o tym, że właściwie korzystasz z tego, co tutaj oferuje ci to zakończenie. To jest jakieś takie uporządkowanie spraw. Odzyskujesz spokój wewnętrzny w gruncie rzeczy. Ten zielonkawy kolor oznacza takie cały czas tutaj te pieniądze, to złoto tak samo, tak jakby Faktycznie motywem przewodnim był pieniądz, ewentualnie taki aspekt uwalniania się z jakiegoś wyścigu szczurów. Często, bo tu mamy takie uwolnienie. <laughs> uwolnienie się z tego. Generalnie, no, ale widać cały system zależności rodzinnych dziesiątki denarów, czyli będziesz musiał wziąć pod uwagę mimo wszystko przy kończeniu jakiegoś planu porządek porządek. W firmie hierarchię, w firmie albo hierarchie w domu, tak? Bo tu mamy podporządkowanie się. Mamy tę całą drabinkę. Od najmłodszego do najstarszego, ewentualnie od najbiedniejszego do najbogatszego albo od wiesz, przełożonego twojego, od raczej podwładnego do przełożonego. Cała ta drabinka taka yy, społeczna. Yy, hierarchia korporacyjna często. Czyli taka przenośnia na to, na no, taki podział między Twoją wolnością i niezależnością, twórczym podejściem do życia, a tym, co ci oferuje porządek publiczny, tak zwany. No i teraz powiem Ci tak: tutaj mamy zahamowanie i zatrzymanie jakiejś kreacji, czyli jest takie. I tu też masz sztywność w czwórkach odwróconych, duża, duża sztywność, marazm i bezwład, bezwład tu widać. I w tej sytuacji bezwładu w sytuacji braku wrażliwości może też na Twoje potrzeby, Ty zaczynasz, powiedziałabym, dość niezależnie i swobodnie próbować tutaj znaleźć sobie miejsce w tym układzie złożonym, tych wszystkich ludzi. A dlaczego? Dlatego, że jesteście czymś zmęczeni, znużeni, jakimś mechanizmem. Mechanicznie tu ktoś po prostu wciąż coś powtarza. Jak w machinie tu się kręci. I to zmęczenie niejako też spowoduje takie bardziej twórcze podejście do życia, mimo wszystko. Gdzieś z jakiegoś skustnienia z tych czwórek powoli będziecie przymuszane do wychodzenia, aczkolwiek to nie do końca się udaje, widać, w tym miesiącu przynajmniej. Dobrze, zobaczymy, co dobrego Was czeka w miesiącu marcu 2021 lewki. Co dobrego Was czeka? Co dobrego przed Wami. Wisielec. No, skoro tu mamy zatrzymanie, tu mamy energię zatrzymania, i tu mamy energię zatrzymania, po to, żeby coś ruszyło, a idzie coś bardzo powoli. Bardzo powoli idzie. Czy sukces finansowy, czy egzamin, czy coś tam. Czy rozwiązanie spraw domowo-rodzinnych, ale też związanych w gruncie rzeczy z pieniędzmi, widzę. No to to co dobre, to zawieszenie, opóźnienie biegu spraw. Zmiana perspektywy. Spojrzysz, jakieś zatrzymanie spowoduje, że spojrzysz na tę sprawę finansowo-rodzinną z innej perspektywy, pod innym kątem. No i ci olśni, że w sumie to zatrzymanie wcale nie jest takie złe, bądź spowolnienie akcji. Tu jeszcze jest jakieś takie dobrowolne też ponoszenie ofiary, yy, czyli takie przetrzymanie, wzięcie na wstrzymanie po to, żeby później coś ruszyło, no, i w gruncie rzeczy mm, rozwinęło skrzydła. Ten wisielec odwrotnie przewartościowuje. E, przewartościowuje, zmienia perspektywę. To znaczy, że on mm, kreuje jakieś nowe pomysły. To jest człowiek, który też oddaje się rozwojowi duchowemu, bo to jest pozy pozycja medytacji. Wisielec często wskazuje na taką medytację. Która ma człowieka przybliżyć do znalezienia odpowiedzi na wiele nurtujących pytań w sytuacji, kiedy właśnie ustawiczne kłopoty jakieś tu się powtarzają. W związku z tym, to tak naprawdę jest dobra karta, dlatego że, zresztą ja zapytałam, co, co dobre, tak? Wprost. Więc to, co dobre, to myślę, że taka wasza jakaś inicjacja, wiecie? Inicjacja, przygotowanie się do tego egzaminu. Prawdzie to jest jakaś ofiara okoliczności, ale tu się zmienia nie tylko yy, stan świadomości, ale zmienia się plan. Może mieliście jakiś sztywny plan na coś, a okaże się, że po prostu trzeba się pogodzić z jakimiś ograniczeniami i to na dobre wam wyjdzie, dlatego że ten plan nie był dobry. Nie był dobry, trzeba go zmienić, trzeba yy, po prostu coś tutaj, yy, nanieść jakieś poprawki. To jest jedna rzecz. Druga. Yy, w ogóle ważna jest ta, ta, taka kontemplacja w tym miesiącu. Poproś o wizję. Skoro to jest dobre dla ciebie, Poproś o wizję lewku, posłuchaj tego wewnętrznego głosu. Znajdziesz odpowiedzi na wiele pytań z całą pewnością. Um, to, co dobre, to takie wiesz: pogrążenie się w sobie. Właściwie um, nikt tu nie jest w stanie Ci niczego narzucić, tu widać. Ty masz tutaj. Um, takie spoglądanie na świat poprzez taką swoją własną soczewkę, że jeżeli sam na coś nie wyrazisz zgody, to to się nie zdarzy. Po prostu od Ciebie też dużo zależy w tej całej machinie, zwłaszcza jeśli trzeba coś zakończyć. To tym ogniwem, bez którego się nie mogą oni tak zwani obyć, jesteś Ty. Nie można Cię pominąć w tej całej sytuacji, czymkolwiek by ona nie była. A wiesz, ta sytuacja może być tak naprawdę wszystkim. Może mogą być zdolności artystyczne, może być jasnowidzenie, może być ukańczanie spraw związanych z domem, bądź z jakąś relacją. Uporządkowanie finansów. Opcji wiele. Dobrze. Patrzmy dalej, czyli Twoje nadzieje i obawy w tym miesiącu, nadzieje i obawy w miesiącu marcu 2021 dla lewków. Nadzieje i obawy. No, myślę, że to jest obawa, yy, obawa. Obawa przed yy, tym, że i trudna sytuacja yy, nie zostanie uzdrowiona, że, że z tego nie wyjdziemy, nie wyjdziecie, że albo nie wyjdziecie z jakiejś choroby i, I tak, tak będziecie tak. dalej wisić, albo i, i tacy będziecie tu zatrzymali, zatrzymani i skostniali, że, że coś będzie trwało w nieskończoność. Boicie się tego, że coś będzie trwało w nieskończoność. I że y, ta gwiazda ponownie nie zaświeci na waszym firmamencie, tak? Odwrócona gwiazda to mówi tak: o takich obawach, które mogą być związane z osobą wodnika. Możecie się bać o zdrowie wodnika. Y, wodnik tutaj może chorować, ktoś z rodziny, może wasz mąż, niewykluczone. Dla kobiet lwic Probe problematyczny może być ten wodnik, wiecie, jakiś taki unieruchomiony, bądź ubezwasnowolniony. Y, to jest taka obawa związana też z nieszczęśliwą miłością, z jakimś pechem w miłości, że pecha mam, tak? W sprawach uczuciowych. I czy to dobre do mnie przyjdzie, czy to do, do, dobre do mnie wróci, czy coś się odwiesi, czy wyjdę z tego stanu zatrzymania. Generalnie, odwrócona gwiazda mówi o takich niespełnionych marzeniach i życzeniach. My się wobec tego tutaj obawiamy. Czy nastąpi pozytywny dla nas zwrot we wszystkich tych dziedzinach, które no najwyraźniej są nadwyrężone albo jakoś tam kuleją? Przewartościowujecie sobie wiele spraw, może właśnie dlatego, że ktoś tu w rodzinie jest chory. Widzicie z innej perspektywy swoje życie i tak zwane sukcesy, które udało się osiągnąć, które jakoś się minimalizują w Waszych oczach. Jakiś sukces przestaje być sukcesem. Macie wrażenie takie, że to, co zostało wypracowane, wymagało nakładu wielkiego, wielkich sił i energii. A tymczasem marność nad marnościami puch wielki, nie? Różne rzeczy. Natomiast to, co karty chcą Wam tu powiedzieć, właśnie, żeby się nie obawiać, to znaczy, żeby się nie lękać, wyzbyć się takiego strachu przed, przed wiecie czym, przed takim czarnowictwem to na pewno yy, ale też przed, yy, 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 przed, przed takimi no nie wiem właściwie jak to powiedzieć przed, przed taką yy, hmm. taką yy, taką wiecie to taką świadomością taką taką świadomością że Mm, już nic dobrego nas nie spotka, bo tu jest coś takiego pokazane. Albo że tu jest strach jeszcze przed czym mm, że zabraknie jakiejś kreacji, mm, zabraknie jakiejś twórczości, bo tu mamy wszystkie twórcze też pro, pro, profesje i projekty bo tu mamy przecież cały ten szeroko rozumiany show biznes, prawda? Boicie się, może jesteście tutaj. Zaangażowani, yy, znaczy może nie zaangażowani, bo to właśnie widzę, brak zaangażowania, yy, ale chcielibyście być bardziej zaangażowani w projekty artystyczne, których nie ma, nie nadchodzą i boicie się, że tak dalej będzie, że jest coraz mniej zleceń, jest coraz mniej ofert artystycznych, czyli na przykład propozycji zagrania w jakimś filmie, wystąpienia na scenie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, prawda? Tu jest obawa przed brakiem inspiracji, przed brakiem natchnienia, przed takim yy, że, że, że to, co uprawiamy, wyznajemy, kochamy piękną sztukę, artyst i tak dalej, mamy różne talenty, że to nie może zostać wykorzystane bądź nie będzie wykorzystane. Tego się yy, boicie dobra. Kolejna rzecz, czyli przyczyna zdarzeń miesiąca marca. Przyczyna, co mamy w przyczynie miesiąca marca. Dla lwów. Przyczyną tych zdarzeń jest pustelnik. No właśnie, wycofanie i izolacja. Wiele tutaj mam takich kart wskazujących u lwa na wycofanie i izolację, jak i zatrzymanie. Tu jest zatrzymanie, tu jest zatrzymanie, tutaj, tutaj, tu tak samo, i pustelnik też jest jakby. Jest w przyczynie. Czyli mówi o też przywartościowaniu. Jest tu konieczność przewartościowania wielu aspektów swojego życia, pracy, związków, kariery. To przewartościowanie, zmiana punktu widzenia i samotność w tym wszystkim, i izolacja, ale zdobywanie też wiedzy i nauki, to wszystko doprowadziło i doprowadzać będzie do tego, co się tu dalej zadzieje w marcu. Ewentualnie panna może być też przyczynkiem. Yy, zobaczmy dalej. Czyli już przechodzimy do wyniku. Z czym wychodzicie z miesiąca marca, lewki. Jak kończycie marzec? W trójce buław. Bardzo ładnie. Będziecie czekać na ten nadpływający statek z ładunkiem. To znaczy, coś zostało zaplanowane dawno temu i teraz czekamy na, na owoce tych naszych działań i wysiłków. To jest karta oczekiwania. Tak kończycie miesiąc. Czekając na kogoś, kto wraca z jakiejś podróży do Was, albo ewentualnie, no coś tu nadpływa, tak, jakiś projekt, propozycja, coś takiego, ale już wcześniej coś zostało pozałatwiane, ustalone, i teraz czekacie na ten efekt yy, końcowy, już. Yy, trójka buław tutaj wskazuje na to, że yy, będziecie skonfrontowani yy, z energią yy, rozważania wszystkich za i przeciw. I. Yy, i z taką realizacją właściwie tego, co, co, co postanowicie. Tutaj na koniec miesiąca macie sporo energii. Dobrze się miesiąc kończy, dlatego że znajdziecie też osoby, które będą cię wspierały w działaniu. I to jest bardzo istotne. Nie będziesz tym wszystkim sam sama. Ok. No i rada dla ciebie, Lewku. Rada dla ciebie, rada. Rada na marzec 2021 dla lwów, poproszę. Kolejna trójka, trójka, trójka. To jest karta tak naprawdę współpracy, żeby właśnie wszystkiego nie robić w pojedynkę, żeby tu współpracować z ludźmi i żeby też grawerować tutaj te szczególiki, czyli skupiać się na, na, na szczegółach, tak? Żeby nie pominąć żadnego szczegółu, jakiegoś większego planu, bo tu mamy jakiś większy plan, a tu mamy te małe takie detale, na którymi trzeba przysiąść. Trzeba przysiąść. Doprecyzować, dokończyć pracę magisterską, doktorską, jakąkolwiek, skończyć budowę domu, zrobić wykończeniówki porządnie i tak dalej, i tak dalej, podpisać jeszcze jakieś umowy, bo tutaj w tej trójce naprawdę dużo się dzieje. To jest karta współpracy, karta budowy domu, karta grawerowania, dopracowywania szczegółów. No, i taką właśnie macie radę, tak, żeby się na tych detalach, drobiazgach skupić, żeby nie pominąć niczego i doprowadzić to do tak zwanego szczęśliwego końca. Starać się nie robić w pojedynkę tego czegokolwiek tak naprawdę w profesji, czy, czy no to głównie chodzi o te sprawy zawodowo-finansowe, dlatego że tutaj widać takie, wiecie, przemęczenie, znudzenie, możecie mieć takie wrażenie przy tej czwórce denarów w odwrocie, że po prostu są jakieś słabe widoki może na karierę i sukces, ale to jest powiedziane wcale nie. Tu jest szansa zmiany drogi w tym wisielcu, który wcześniej się objawił, jest realizacja zdolności i talentów, jest możliwość tutaj kreacji, taka możliwość najprawdopodobniej się pojawi. Pod koniec miesiąca ona jest do, dosyć widoczna, bo trójka to karta kreacji, liczba kreacji. Dwa razy masz powtórzoną trójkę, czyli wygląda na to, że będzie jakaś zapowiedź sukcesu finansowego w końcówce miesiąca. Stąd ten rycerz monet na samym początku, który mówi, wszelkie chmury wiatr rozwieje, tak? Tych jakichś problemów finansowych czy wcześniejszego, może nieskutecznego planowania. Więc tutaj po prostu masz powiedziane, że by, żeby, żeby perfekcyjnie tu zadziałać, bo tu osiągamy mistrzostwo. Stać się takim mistrzem, czyli co? Walcz ze słabościami i bądź osobą pracowitą, bo tu głównie stawiamy akcent na pracowitość i na współpracę z innymi ludźmi. No te tego się trzymają, tak? Taką masz radę. Yy, zobaczmy wobec tego, kochani, przesłanie dla Was na miesiąc marzec. Co tutaj dla Was wylosowałam? O. To wam się przyda, Free Spirit, czyli wolny duch. Ważna cyfra 13. Znowu tutaj mamy trójeczkę w tej 13. Bądź sobą. Po prostu, jest tu powiedziane bądź sobą. Tutaj sobie afirmuj rzecz taką, już ci tutaj wiernie przytaczam. Pozwalam mojemu wewnętrznemu duchowi być wolnym i. Ufam moim uczuciom oraz intuicji. Jestem osobą wolną. Mój duch jest wolny. Sam w sobie jestem wolny, czyli ta wolność, ten do, wolny duch. Tutaj y, pokazana jest kobieta wilk, która y, przychodzi do Was, żeby Wam przypomnieć, że jesteście takim wolnym duchem. Y, tu w odpowiedzi miesiąca macie takie właśnie, zakończanie spraw, ale też uwikłanie się w jakiś układ, w jakąś hierarchię. Natomiast jest, też było wcześniej powiedziane, że jesteście niezbywalnym takim ogniwem tej, tego całego układu, że bez Was się nie da. O tak bym powiedziała. Czyli wiele też od Was zależy. Więc tu masz powiedziane, że jako ten wolny duch jesteś osobą silną, potężną i musisz... Wykazać się właśnie tu, zainicjować jakiś proces twórczy, bo posiadasz wewnętrzną mądrość, a ta twoja wewnętrzna mądrość zna sposób rozwiązania twoich problemów i wie, jak podążać twojo, właściwą drogą, tak? Więc tu trzeba sobie zaufać tej własnej wewnętrznej mądrości. Najprawdopodobniej no marzec skonfrontuje cię z takim wyzwaniem trudności. Tu widać tę trudność. Ona była zarysowana na początku w niedogadywaniu się, chociażby w rodzinie, jakimiś problemami finansowymi. Tutaj możesz mieć do czynienia. W każdym razie ta trudność ma być tak naprawdę takim szlifem twoim, czyli macie przygotować, czy gdzieś tak wyinicjować, Cię do tej takiej zdolności, żebyś umiał i chciał uczestniczyć. W tych trudnościach, bo jest, brak ochoty jest na to. Natomiast tutaj ta, ta energia yy, mówisz o tym, że ty sobie ze wszystkim poradzisz pod warunkiem, że dasz się poprowadzić intuicji i instynktom, tak? Yy. Jeszcze taka rzecz tu jest pokazana. Ciemność jest tutaj dookoła, bo ta kobieta Wilk, ona jest tutaj w taki. Mrocznej poświacie łączy się z tym światem wewnętrznym tego dzikiego instynktu, pod, z tą podświadomością i, i, i z tym, co jaśniejsze, czyli z tym, co widoczne. I to jest powiedziane, że ścieżka, którą wybierzesz, może nie być, słuchaj, tą drogą, której ty oczekujesz w marcu. I wiele na to wskazuje, bo tu widać dużo przystojów i zatrzymań i przewartościowań. Najprawdopodobniej to nie będzie tym, czego ty oczekujesz, ale jest powiedziane: Twój wolny duch wie lepiej. On widzi znacznie więcej niż ty. I te wszystkie restrykcje, które się będą pojawiały w marcu, a widać, że będą, to są po to, żeby uruchomić w tobie. Może nie uruchomić, żebyś przestał się bać, że można pójść inną ścieżką, że można wybrać coś innego, bo tu jest jakieś przyzwyczajenie w tej czwórce denarów do czegoś trwałego i skostniałego, a marzec ci pokaże, że można z powodzeniem wybrać inną ścieżkę i jeśli się nie będziesz bał ją podążać, to w dodatku odniesiesz sukces i inni za tobą podążą. I widać w Trójce Denarów i w tej drugiej Trójce, że inni za tobą podążą. Mhm. Jeszcze raz afirmacja. Pozwalam sobie na, na to, żeby być człowiekiem wolnym. Ufam moim uczuciom i intuicji, ponieważ jestem wolnym duchem. Dobrze, kochani. Z tym przesłaniem was zostawiam. I pamiętajcie, bo tu widzę jakieś przystoje, widzę jakieś restrykcje, widzę po prostu, że nie oczekujecie Jakiegoś zwrotu akcji, że po prostu pójdziecie jakąś inną ścieżką, której, o której nawet nie mieliście pojęcia. Coś Was tutaj zaskoczy. No i mam wrażenie, że to zaskoczenie będzie dość przyjemne, w gruncie rzeczy. Skuteczne, w każdym razie. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa.